Krzyż albo nicość. Powracam wspomnieniem do niedawnych uroczystości rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Tych uroczystości, w których władze Rzeczpospolitej Polskiej pominęły zaproszenie dla rodziny rotmistrza Pileckiego i w ten sposób wpisały się po raz kolejny dobitnie w mitologię typu Ida, pokłosie, a wyparły się najświetniejszej polskiej historii. Wyparły się ludzi, którzy są znakami bardzo szczególnymi, przełomowymi dla podłych, marnych, trudnych czasów naszej współczesności. Dlaczego przywoływanie tych postaci jest tak bardzo ważne? W 1971 roku z okazji ówczesnej beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbe ówczesny kardynał Karol Wojtyła pisał w swoim publicystycznym tekście. Sobór Watykański II, zakończony sześć lat wcześniej, na wielu miejscach głosi, że posłannictwem Kościoła jest także to, ażeby życie ludzkie czynić bardziej ludzkim. Czyż nie uczynił bardziej ludzkim życia ludzi w tym miejscu tak straszliwie nieludzkim, jakim był obóz śmierci w Oświęcimiu, sługa Boży Maksymilian? Czyż nie staje się on na naszych oczach patronem tego trudnego posłannictwa Kościoła? Trwa dramatyczna walka między dobrem a złem, między światłem a ciemnością. Człowiek odkrywa, że jest niezdolny o własnych siłach zwalczać skutecznie napaści zła. Ale sam Bóg przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić. To szczególne przyjście Pana przeżył Kościół, a z nim rodzina ludzka w ginącym w bunkrze oświęcimskim ojcze Maksymilianie. W tym świetle znajduje swoje ostateczne wyjaśnienie nie tylko głęboka nędza, której człowiek doświadcza, ale także wzniosłe jego powołanie. To fragment słów kardynała Karola Wojtyły. Słów, które przypominają, że Oświęcim pozostaje bezdenną otchłanią, której na pewno nie sposób zracjonalizować Wyjaśnić, wytłumaczyć. Ale chrześcijaństwo, za pomocą tego absolutnie unikalnego kryterium, kryterium interpretacyjnego dzieje, jakim jest Krzyż Chrystusa i świadectwo temu Krzyżowi, chrześcijaństwo, stając w obliczu tajemnicy o święcimia, powiada, ta bezdenna otchłań rozpaczy, cierpienia, zagłady, unicestwienia, nie kończy się nicością. Krzyż nadaje jej sens. Dlatego święty Jan Paweł II zaproponował odczytanie Auschwitz jako Golgoty naszych czasów. Ale takiej wizji, takiej wizji, takiej interpretacji sprzeciwili się Żydzi, mówiąc, że o ile na Golgocie Chrystus oddał dobrowolnie swoje życie za odkupienie świata, to przecież Żydzi w Auschwitz nie oddawali dobrowolnie swojego życia. Nikogo ta masowa śmierć nie zbawiła. To była zbrodnia, która na wieki powinna pozostać jako bezsensowna zagłada. I to właśnie oznacza ich zdaniem żydowskie słowo szoach. Ta śmierć nie miała sensu, powiadają Żydzi. I nie wolno jej dziś tego sensu dopisywać. Z tych właśnie dwóch wizji, próby nadania sensu i odmowy tego sensu, wyrósł spór o klasztor karmelitanek. Obliskość krzyża na terenie obozu oświęcimskiego przywołuje ten spór nie z racji historycznych, bo współczesne wydarzenia, na wskroś współczesne, dramaty i konflikty w Europie i na świecie są zawsze w jakiejś mierze kontynuacją mechanizmu Auschwitz. A my w swoich rozterkach stajemy w ich obliczu, albo zbliżając się do krzyża, albo wybierając pustkę i nicość. Przywoływanie takich postaci jak Maksymilian Korbe, Witold Pilecki, Stanisława Leszczyńska, imienni i bezimienni bohaterowie, nadaje sens tragicznym wydarzeniom. Rezygnacja z pamięci o tych postaciach staje się wyborem pustki i nicości. Ten wybór staje się dziś dla nas coraz większym wyzwaniem.